1959 roku, kiedy zacząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie miałem tutaj kwatery i znalazłem przyjaciół, kolegów, którzy zajmowali się filmem amatorskim. U nich zamieszkałem, u Ryszarda Zawidowskiego, w Nowej Hucie. I to było dla mnie odkrycie. To było to legendarne miasto socjalizmu, które naprawdę z bliska już wyglądało zupełnie inaczej. I tu był klub filmowy przy Domu Kultury. Ja w tym klubie filmowym byłem bardzo aktywny, robiliśmy cały szereg filmów. Tam, gdzie są żywe przemiany, tam, gdzie społeczeństwo się kształtuje, tam zawsze jest pewien obszar wolności większy niż w społeczeństwach ukształtowanych, stabilnych, często stagnacyjnych. W stosunku do Krakowa, który był zawsze dość stagnacyjny, ociężały, taki zresztą dostał do dzisiaj, Nowa Huta z kolei była szalenie taka burzliwa, dramatyczna, zmieniała się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. I stąd w tym Domu Kultury było wielu chętnych, ludzie działali w różnych obszarach, to były wszystko dla nich nowości. I myśmy razem z nimi mogli też tutaj działać, tutaj się dużo dało zrobić. A teatr w Nowej Hucie rzeczywiście był też takim błyskiem czegoś zupełnie nowego, świeżego. Pamiętam Myszy i Ludzie z Pieczką i Perkoszem, którzy tu wtedy grali rewelacyjnie inaczej niż się grało w innych teatrach, w innych miastach. Także tu się czuło jakąś odmienność, czuło się zresztą żywość klubu filmowego, do którego ludzie chodzili często po raz pierwszy oglądając jakieś ambitniejsze filmy, bo to była ta ludność napływowa, jeszcze świeża, ludność wysiadująca przed blokami na ławeczkach przed domem, bo to była ludność wiejska, która dopiero przyżywała się do życia w mieście. I to wszystko zostało mi w pamięci. To było bardzo niezwykłe miejsce. O gwiazdo betlejemsko, zaświeć na niebie tym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na okup win. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, spotykamy się po raz 31 w ramach cyklu Nowa Huta, dlaczego nie? Spotykamy się dzięki organizatorom tego cyklu. Są nimi Porozumienie Dzielnic Nowochódzkich. Dzielnice 14 Czyżyny, 15 Mistrzejowice, 16 Bieńczyce, 17 Wzgórza Krzesławickie, 18 Nowa Huta. Organizatorem jest także Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Realizujemy ten projekt przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków. No i są z nami od samego początku wolontariusze Hospicjum Świętego Łazarza. Oj, maluszki, 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 jako rękawica, albo nie też jakoby, jakoby kawałeczek smyczka. Trudno mi nie być dumnym z osiemnej dzielnicy 17, kiedy w konkursie organizowanym z okazji 20-lecia dzielnic krakowskich Rada Dzielnicy 17 osiągnęła sukces, zdobywając pierwsze miejsce za tak zwany hit 20-lecia, którym była adaptacja Fortu 49 Krzesławice na Młodzieżowy Dom Kultury. Było to wydarzenie uznane za największe osiągnięcie wszystkich dzielnic krakowskich na przełomie tych mijających 20 lat. Kilka lat staraliśmy się o skanalizowanie Kantorowic właśnie. To wszystko właśnie była praca z ludźmi, tak? To była praca społeczna.
A te chwile właśnie, kiedy ta woda popłynęła, no, cieszyłam się jak dziecko, powiem tak. Wzgórza Krzesławickie mają doskonałego, troskliwego gospodarza. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach nasza współpraca będzie przebiegała różnie doskonale i uda nam się zrobić wiele dobrego dla dzielnicy i społeczności. Przekazuję. 20 lat temu, tak jak mówił pan przewodniczący, zostały powołane rady dzielnic jako jednostki pomocnicze. Jeżeli popatrzymy po 20 latach na to, co te dzielnice zrobiły, co się stało dzięki nim, to możemy powiedzieć sobie z pełną odpowiedzialnością, że był to dobry ruch, że dzięki działalności rad dzielnic naprawdę kraj się rozwinął. Najważniejsze jest chęć służenia ludziom, wsłuchiwania się w głosy społeczeństwa i próba realizowania według skromnych możliwości Rady Dzielnicy tych potrzeb, które społeczeństwo nam zgłasza.